tutaj jeszcze? To jeszcze coś ma? Chciał... A, jesteś, okej. Okay. Ja bym chciała na temat tego zawału serca. Z własnego doświadczenia wiem, że słowa mają moc, przekonałam się o tym, bo kiedy dzieci mnie denerwowały, to dostanę zaraz zawał, albo szlak mnie zaraz trafi. To były moje takie po prostu powiedzenia, które myślałam, że nic nie znaczą. I wiecie co, pewnego razu, jak mnie zaczęło brać serce, to myślałam, że... Naprawdę myślałam, że zawał serca mam. Wiecie, kilka razy, bo to był taki ból. Myślałam, Boże, co jest, co, o co chodzi? I przypomniało mi się, że właśnie to te słowa, nie? Że po prostu zawału przez Ciebie dostanę, albo szlak nie trafi, albo coś w tym typie, że to wszystko wpływa właśnie na nasze życie, że to nie są słowa, które zostają puste. I jeszcze chciałabym się podzielić jedną rzeczą. To jest dosyć dawne w moim życiu, aczkolwiek teraz Pan mi odnowił to i chciałabym się tym podzielić. W ogóle całe życie byłam osobą bardzo... Wywodzę się z rodziny, gdzie wszyscy krzyczeli. W szczególności moja mama i ja sama byłam osobą... Jestem czasami... Jeszcze nie jestem, przepraszam. Byłam osobą bardzo krzyczącą. I w szczególności gdzieś tam na dzieci. I któregoś razu bardzo nakrzyczałam na swoją córę. I wieczorem położyłam się do łóżka. Julia się położyła obok mnie. I ja tak mówię do niej: Julia, przepraszam Ciebie za to, że jestem najgorszą mamą na świecie. Za to, że w ogóle masz taką mamę, że przepraszam Ciebie za to. I wiecie, co ona do mnie powiedziała? Ty jesteś najlepszą mamą, tylko jeszcze o tym nie wiesz. I jeszcze trochę nie odkryłaś. Wiecie co, tak mnie to po prostu tknęło. Ja przez całą noc budziłam się kilka razy, myślę sobie, o co chodzi? Tak mi te słowa dźwięczały w uszach. Obudziłam się, ja mówię, Boże, powiedz mi, o co chodzi z tym, tak? Bo nie mogę po prostu przejść nad tym. I usłyszałam takie słowa, z Bożego słowa, że przyglądając się sobie w lustrze, odchodzą i zapominające są, nie? Ja myślę, Boże, nie zapomnę, przecież ja nie muszę się patrzeć w lustro, przecież wiem, jaka jestem, tak? I wymieniam, tak, że jestem niecierpliwa, jestem zła, jestem krzykliwa i wymieniam wszystkie te rzeczy, nie? I w pewnym momencie słyszę to nie to lustro. Że my mamy się przeglądać w lustrze Bożego Słowa, a w Bożym Słowie jest napisane całkiem inaczej. I mamy wierzyć w to, co mówi Boże Słowo, bo to jest nasze lustro. I dzięki temu przyjął uwolnienie. Jeszcze czasami zdarza mi się, że krzyczę na te swoje dzieci, ale już w chwili obecnej nie potępiam się. Przechodzę nad tym i biorę to jako szumowinę, którą muszę zdjąć po prostu. Jest to szumowina, którą muszę po prostu zebrać, tak jak czasami się gotuje mięso, to trzeba zebrać tą szumowinę. To teraz zbieram tą szumowinę i mówię, Boże, dziękuję Ci, że widzę to i ja tego nie chcę. Po prostu dziękuję Ci, że Ty mnie od tego uwolniłeś. Amen. Amen.